Cześć, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o moich wakacjach w Turcji, jak mega tanio tam poleciałam. Za tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu all inclusive zapłaciłam tyle samo, ile zapłaciłabym za weekend nad polskim morzem. Lecimy na wakacje! Na wakacje polecieliśmy z Niemiec. Sprawdzałam ceny z ich biur podróży i było o wiele taniej niż u nas. Drogę z Wrocławia do Berlina zajmuje mi tak naprawdę tyle samo czasu, co do Warszawy, więc jeżeli macie w miarę blisko do granic z innym krajem, to warto sprawdzić ich oferty. Ja zapłaciłam za tydzień wycieczki 2,5 tysiąca złotych. Z polskiego biura podróży sprawdzałam taką samą wycieczkę, ten sam hotel i kosztował co najmniej dwa razy drożej. Znajduję się teraz pod hotelem, w którym nocuję. Nazywa się on Asteria Bodrum. Tak wygląda wejście. Wchodzimy do środka i zrobię Wam tour hotelowy, jak wyglądają wszystkie obiekty, śniadania, restauracje, baseny. Wszystko Wam pokażę. Tak naprawdę ten hotel nie znajduje się w miejscowości Bodrum, bardzo blisko niej, ponieważ nazywa się ona Gumbet. Tak wygląda hotelowe lobby. Tutaj z lewej strony znajduje się recepcja, mnóstwo bagaży, bo dzisiaj pewnie ludzie wyjeżdżają. Po prawej stronie sklepik oraz drink bar. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o miejscowość Gumbet, ona jest taka mocno imprezowa, sklepowa, ale jest bardzo blisko do Bodrum i to była, słuchajcie, nasza jedna z głównych rzeczy przy szukaniu hotelu, dobra lokalizacja, bo było mnóstwo pięknych hoteli, niestety były one na totalnym odludzie i były oddalone od centrum Bodrum ponad godzinę busem, więc nie chciało nam się jeździć. Tutaj jest taras, na którym można napić się kawki z przepięknym widokiem. Zobaczcie, jesteśmy tak położeni. Tutaj hotel oczywiście też ma swoją plażę hotelową oraz basen. Widok na morze, a tam w tle taki cień wyspy. To wyspa już grecka, Kos, a znajdujemy się w Turcji, więc można podczas jednych wakacji zahaczyć sobie dwa różne kraje. Jest również zjeżdżalnia, do której za chwilę wejdziemy, ale kierujmy się dalej. Pokażę Wam, jak wygląda główna restauracja. Może jeszcze zanim restauracja, widzicie te domki, tak naprawdę do tej strony to jest wszystko obiekt tutaj nasz hotelowy. Właśnie wygląda troszeczkę to jak takie mini miasteczko. Schodzimy na dół głównymi schodami. Z góry tutaj możecie zobaczyć, taka roślinność jest nawet w hotelu. Taka mała rzeczka i tu znajduje się główna restauracja. Z drugiej strony mamy centrum spa, to jest dodatkowo płatne, oraz fryzjera. I tutaj znajduje się główna restauracja. Zobaczcie, jaka jest ogromna. Pokażę Wam, co znajduje się nie tylko na śniadanie, bo podczas innych posiłków nagrywałam. Oczywiście tutaj po lewej stronie można sobie usiąść prosto też, jak również na zewnątrz. Ale zacznijmy od jedzonka. Jak ktoś lubi buły, to naprawdę jest ich tutaj dostatek. Stanowisko do tostów, zupy, wędliny i tutaj jak widzicie, jak się coś kończy, to na bieżąco jest dokładane. Tutaj pani kroi. Kolejne bułeczki. Tutaj też jest pieczona pizza, jak również różne chlebki. Na ilość warzyw nie można narzekać. Zobaczcie, naprawdę jest tego ogromny wybór. Do warzywek sosy i z drugiej strony kolejna ich porcja. Przejdźmy do serów. Też jest ogromny wybór. I spójrzcie, te stoliki naprawdę są ogromne. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, co tutaj jest, to oczywiście są podpisy, napisy, a wszystko znajduje się w lodóweczkach. I jedziemy dalej. Z drugiej strony znajdują się oliwki. Cały stół oliwek. Dajcie znać, czy lubicie. Coś na słodko, czyli dżemy, dżemiki, marmolady, cały stół, białe czekolady, sezamowe pasty. I z tej strony mamy również ogromny stół z owocami, a pamiętajcie, że to jest tylko śniadanie. Teraz akurat są cytrusy, ale melony, arbuzy jak najbardziej do obiadu, do kolacji się znajdują. Takie małe wafelki do nakładania tego wszystkiego, również jedzonko dla dzieci. Tutaj mamy mleczko, no i coś do mleczka, czyli płatki. Płatki owsiane, płatki kukurydziane, smakowe, czekoladowe. Tutaj jakieś tureckie specjały. Zobaczcie, wszystko jest oczywiście w trzech językach: turecki, angielski, niemiecki i rosyjski. Zbliżamy się powoli do wyjścia z tej sali, ale to nie jest koniec. Słuchajcie, tutaj jest kolejne stanowisko właśnie na takich łódeczkach. Tutaj mamy kolejne siedziska. I na zewnątrz również stacje z jedzeniem. Pozaglądamy sobie troszeczkę, co tutaj jest. Chlebki, fasolka, pieczareczki.
szynka. Akurat mi ona, szczerze powiem wam, nie podchodzi, no ale wiadomo, nie wszystko musi. Jajeczniczka, jajuwa, tutaj warzywka. Tutaj jest taka, że tak powiem, stacja fit, czyli raczej są rzeczy gotowane. Tutaj mamy gotowaną cukinię, gotowane marcheweczki, następnie chickenik, ziemniaczki i moja ulubiona stacja u tego pana, do którego zawsze są duże kolejki, czyli stacja omletowa. Tutaj w trakcie obiadu też są przygotowywane makarony, tościki, kejki, jajeczka sadzone i zjeść sobie można, słuchajcie, z takimi pięknymi widokami. Wychodzimy na zewnątrz. Ja już po śniadaniu, jeszcze szybki look tutaj na restaurację, w której właśnie można je zjeść. A tutaj z lewej strony znajduje się siłownia. Tak wyglądają tutaj w niej obiekty. Są bieżnie i trochę maszyn do ćwiczeń, więc jak najbardziej można sobie tutaj wykonać jakiś trening, ale ja sobie robię przerwę treningową na wakacje. I zaraz obok, dosłownie drzwi w drzwi, mamy basen kryty. I lecimy do dołu. Zobaczcie, tutaj naprawdę hotel jest na maksa fajnie wykorzystany. Wszędzie są miejsca do siedzenia, żeby móc podziwiać widoki, które też również są przepiękne nocą. W hotelu znajduje się również kilka sklepików. Tutaj jakby komuś było zimno, wiecie, jakieś kurteczki, coś. Tutaj, słuchajcie, jest pan fotograf. Można sobie zrobić zdjęcie naprawdę profesjonalnym sprzętem i kupić je. Oczywiście jest dodatkowo płatne. Tutaj taki mały sklep hotelowy, jakby się komuś filtry skończyły, jakieś tam pamiątki, doktor. I lecimy, słuchajcie, teraz na basen. Ale zanim basen, taka informacja hotelowa o animacjach, o aktywnościach codziennych. I słuchajcie, codziennie są jakieś pokazy, jakieś imprezy. Dzisiaj akurat, zobaczcie, cyrkowe show, więc można tutaj naprawdę się fajnie pobawić. Słuchajcie, dzisiaj mamy wieczorną imprezę w hotelu White Party. Wszyscy ubrani na biało. Tutaj kolejne domki. Ja osobiście nie chciałabym tak mieszkać mega blisko basenu, bo też tam się imprezy odbywają, to wiecie, jest głośno. I tutaj właśnie jeden z barów, które tutaj można odwiedzić. Można tu się napić alkoholi, soków, wody, różnych specjałów lokalnych, na przykład takie jogurty, ajwary, bardzo polecam na dostosowanie się do flory bakteryjnej. Tutaj mamy miejsce z ręcznikami i wchodzimy sobie na basenik. Jest tutaj mnóstwo leżaków, ale raczej nie ma problemów, żeby znaleźć, słuchajcie, wolny. Teraz mamy jeszcze jakąś godzinkę 10. Tutaj jest taki mały basenik dla dzieci, basen większy. I przejdźmy sobie tam do tego wiatraka. Między dwoma basenami również mamy taki mostek. Można sobie spokojnie pod nim przepłynąć, nawet przepływaliśmy sobie z flamingiem. I kolejny basen. Również leci muzyka przy basenie i powiem wam, że jest naprawdę bardzo przyjemna. Dużo fajnych remiksów i mnóstwo z tych piosenek też znam. Tutaj jest scena, na której odbywają się animacje. I kolejny bar i tutaj są stoliki. Możemy sobie usiąść również z przepięknym widokiem. Z góry od razu mogę wam pokazać taki amfiteatr. Tutaj odbywają się animacje dla dzieci. Również tutaj też jest troszeczkę atrakcji dla dzieci dostosowanych. Schodzimy teraz do dołu, przejdźmy na plażę. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Ja się zachwycam. Idealne miejsce, słuchajcie, na relaks. Jeśli ktoś chciałby siedzieć tylko w hotelu, nigdzie nie wychodzić, to oczywiście będzie to co robić. Tutaj jest restauracja, w której można zjeść sobie obiad, przekąski bądź umówić się na kolację. Jest to jedna z moich ulubionych tutaj restauracji, bo zobaczcie, z jakim przepięknym widokiem można sobie zjeść. I znajdujemy się teraz na mojej ulubionej palmowej uliczce. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. Spójrzcie na te widoki. I tutaj możecie z góry zobaczyć właśnie nasze hotelowe plaże. Nie są to plaże jakieś szerokie, są wąskie, od razu mówię, ale naprawdę jest wystarczająca ilość miejsca. Są również pomosty, na których można się rozłożyć, ale jest też inna piękna rzecz, do której się wybierzemy, czyli te piękne oto domki. Ale zanim domki, zobaczcie, tutaj też jest miejsce dla dzieciaków. Taki
mini plac zabaw. Są tutaj też również animacje dla dzieci, ale nie jest to jakoś uciążliwe. I też jest informacja o aktywnościach. A tutaj napis hotelowy I Love Asteria. I kolejna restauracja z pięknym widokiem, ale ona jakoś w dzień, z tego co zauważyłam, nie jest czynna, tylko na zamówione, umówione wcześniej kolacje. I tutaj mamy pomościk z tymi pięknymi donkami. Wygląda to rewelacyjnie. Zaraz Wam pokażę, jak się przedstawia jeden z nich. Mamy tutaj takie materace, jest lodóweczka, a widok przepiękny na wodę i można się tutaj ukryć w cieniu. I właśnie od tej strony zaczyna się nasz obiekt hotelowy i przynależąca do niego plaża. Plaża jest piaszczysta. Jeśli chodzi o leżaki, jest to oczywiście darmowe. I zmierzam teraz w kierunku kolejnego pomostu. Tym razem bez domków, a z samymi leżakami i parasolami. Jest on dosyć spory, tak jak mówiłam. Nagrywam teraz o godzinie 10, więc naprawdę jest mnóstwo wolnych miejsc. I takie mamy widoczki pomostu. I wiecie co, naprawdę można mocno się nachodzić po tym hotelu, bo ten resort jest bardzo duży. Patrzyłam jednego dnia, gdy nie ruszałam się nigdzie, to zrobiłam około 6 km tylko pomiędzy restauracjami, basenami, plażami, a moim pokojem, więc dla mnie osobiście jest to plus, dla niektórych może być minus. To słuchajcie, jest kolejne takie stanowisko z przekąskami darmowymi, gozleme od 11 do 17. Tutaj akurat jest teraz nieczynne, ale pani lepi takie ciasto, coś a la naleśniki z nadzieniem. I takim oto sposobem, drewnianą kładką, przeszliśmy sobie do kolejnego takiego mniejszego pomostu. Plaża niby wąska, ale naprawdę jest gdzie się rozłożyć, jeśli ktoś ma ochotę spędzać tutaj czas. Tutaj schody na górę, mam z nich bardzo fajne zdjęcia, możecie wpaść na Instagram Paula1 i zobaczyć. I lecimy dalej. I dotarłam do kolejnego beach baru, również można sobie tutaj wziąć jakieś lody. O tych jogurtach Wam wcześniej mówiłam, polecam je. Coś takiego jakby rozwodniony jogurt posolony, gdy czułam się źle, a czułam się, miałam jeden taki dzień, to myślę, że troszeczkę też mi to pomogło. Jeśli chodzi o jedzenie, jest one dobrej jakości. Jednego dnia się zatrułam, wiecie co, wydaje mi się, że po prostu przesadziłam z tą ilością jedzenia, bo tutaj jest tyle rzeczy do spróbowania. Również dla wegetarian jest ogromny wybór. Tutaj słuchajcie, są sporty wodne, jakby ktoś miał ochotę. Widziałam tutaj, sporo ludzi z tego korzysta, ale ja jakoś się nie skusiłam. Zaraz koło sportów wodnych znajduje się zjeżdżalnia, a właściwie dwie. Nie są one teraz czynne, ale mnóstwo ludzi z nich korzysta. Może jeszcze za wczesne godziny. Tu znajduje się restauracja włoska. Pole do grania w siatkóweczkę. W tej restauracji również można sobie zjeść jedzenie w formie przekąsek, jak również umówić się na kolację. Ja lubię sobie tutaj wpadać na ciasteczko. Tutaj oczywiście też jest menu. Przejdźmy sobie dalej. Jak widzicie, no tutaj dość wiele schodów nas czeka, ale można również sobie podjechać windą. Z tej strony znajdują się również korty tenisowe. Tam dalej jest jakiś taki mini basen. I mogę teraz Wam pokazać tutaj te uliczki. Naprawdę wygląda to jak jakieś malutkie miasteczko. Tutaj znajduje się mapka całego obiektu. Słuchajcie, byliśmy tutaj. Teraz jesteśmy gdzieś tutaj, okej, to tu są dalej jeszcze kolejne korty i ten miły mini basen, ale moim zdaniem jest on średnio wart obejrzenia, więc po prostu pójdźmy sobie w drugą stronę, bo już mi się nie chce chodzić. Tylko podczas nagrywania tego filmu, a robię to naprawdę bardzo krótko, zrobiłam już ponad 2 km. I tylko spójrzcie, czy te uliczki nie są urocze. Zmierzamy teraz w kierunku mojego pokoju. Pokażę Wam, jaki widok z okna mam. Totalnie jestem nim zaskoczona, bo się go nie spodziewaliśmy. Co jakiś czas można spotkać również takie darmowe biblioteczki i tutaj po prostu ludzie zostawiają swoje książki, których nie chcą już zabierać ze sobą. Być może je przeczytali albo po prostu chcą się z kimś podzielić. Roślinności w tym hotelu jest bardzo wiele i zmierzam teraz na górę. Coś tu się trochę, powiem Wam, zagubiłam, zakręciłam w tym hotelu. Schody ogromne. Słyszę muzę, więc obstawiam, że jestem w pobliżu basenu i zaraz po prostu muszę do niego wskoczyć. Gdyby nie to, że nie mam na sobie kostiumu kąpielowego, to żebym była w wodzie, po prostu jest mi gorąco. Jeśli chodzi o klimat, jest on naprawdę tutaj bardzo ok. Nie czuję się aż tak tego skwaru, albo po prostu przez to, że dzisiaj chodzę, gadam i jest tak wczesna godzina, to wiecie o co chodzi. Tutaj rzut oka na hotel, na basen z drugiej strony
i lecimy do mojego pokoju. Znajduję się teraz w mojej ulubionej, najchłodniejszej uliczce prowadzącej do mojego pokoju. No i będę 50 razy powtarzać, ale no po prostu zachwycam się tymi widokami, jak to pięknie wygląda. I wchodzimy do góry. Gdy zamawiałam moje wakacje, to pokój był opisany jako z widokiem na domki po prostu, ale uważam, że bardzo nam się poszczęściło, bo widok z naszego balkonu mamy właśnie taki. No, powiem wam, że niby na domki widok jest, ale woda, morze, super to wygląda. W tym vlogu pokażę wam również moje wycieczki, co tutaj robimy oprócz siedzenia w hotelu. Pozdrawiam z portu i płyniemy dzisiaj na wyspę Kos do Grecji, czyli dwa kraje podczas tygodniowego urlopu Bodrum zaliczone. Płyniemy teraz statkiem, a tu mój rozśmieszacz wakacji, Nacik Wariacik. Dopłynęliśmy na wyspę Welcome to Kos. Powiem wam, że godzinę tu płynęliśmy z Turcji, z Bodrum, a jest taka różnica temperatur, po prostu tak smaży. Taka patelnia. W Turcji w ogóle zupełnie inaczej się to odczuwa, także czapka musi być. Team czapka, bo inaczej zostaniemy spaleni. Znaleźliśmy przepiękną uliczkę do zdjęć. Zaraz wam pokażę, oczywiście wszyscy ustawieni pod foty instagramowe. Wybrałyśmy się na greckie jedzonko, zaraz wam pokażę z jakim pięknym widokiem. Ja tutaj mam oczywiście sałatkę grecką, musakę, tutaj dziewczyny pozamawiały w super pyszności, a widok mamy taki. Przyszłyśmy na beach bar, proszę bardzo, piękna plaża, idziemy się kąpać. Naprawdę jest tutaj mega ciepła woda, o wiele lepsza niż w Turcji, więc jestem zdziwiona, bo tak szczerze myślałam, że po pierwsze w Turcji będzie o wiele bardziej gorąco, nie jest, tutaj na Kos jest o wiele mocniejsza parówa, to woda tutaj też jest mega, mega przyjemna. Plaży mega fajny relaks, ale już trzeba wracać, nasz prom jest właśnie za nami. 25 euro kosztuje bilet w dwie strony, dla dziecka do 12 lat 13 euro, a wcześniej za darmo. Za darmo, tak, więc spoko, lecimy. A byliśmy na którejś z tych plaż, w ogóle mega fajny klimat, muza super leciała, więc polecam na maksa. Wieczorem wybraliśmy się do portu w Bodrum i trafiliśmy na przepiękny zachód słońca. Następnie poszliśmy poszwendać się po uliczkach oraz zakupić pamiątki. Wszędzie zwierzęta, nawet w drogerii, na środku leży pies, chciałabym powiedzieć, ale to mało powiedziane, to jest psisko. Zobaczcie, jaki wychillowany. Jesteśmy z ekipą już na lotnisku, wracamy. Ja mam jeszcze włosy mokre po ostatnim basenie, ale idziemy oddać nasze bagaże. Czas na powrót do Berlina. Niestety w jedną i w drugą stronę mieliśmy godzinne opóźnienie lotu, ale poza tym podróż przebiegła w porządku. Był to mój drugi wyjazd z biurem podróży. Ja wolę je organizować sama, ale jak spojrzałam oddzielnie na cenę biletów, nawet z Niemiec i hoteli, to faktycznie tutaj wychodziło to po prostu taniej. W Turcji jest teraz ogromna inflacja, ale i tak wychodzi taniej niż w Polsce. Sami wiecie, w kurortach wakacyjnych ile kosztuje obiad, kolacja w restauracji, bądź właśnie jakieś atrakcje, czy też gofry, lody. Jeżeli byliście w tym roku na wakacjach w Polsce czy za granicą, koniecznie napiszcie mi swoje przemyślenia odnośnie cen w komentarzu. Jestem ich bardzo ciekawa, a kto jeszcze nie wyłączył tego odcinka i obejrzał go do końca, zapraszam do napisania w komentarzu wakacje. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Dzięki za oglądanie, buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!